Nauczę Cię dzisiaj, w jaki sposób szybko zapamiętać tak naprawdę dowolny tekst, ale skupimy się na tekście inwokacji Pana Tadeusza, właściwie fragmencie tego tekstu. Pokażę Ci, w jaki sposób zastosować fajne metody pamięciowe, aby szybko przyswoić tego typu tekst. Mamy klasyczny tekst Litwojczyzno moja. Jaka jest pierwsza rzecz? Pierwsza rzecz jest taka, żeby pogrupować sobie w ogóle cały wiersz na segmenty. Dwie linijki albo cztery linijki. W tym przypadku wziąłem cztery, ale jeżeli czujesz, że potrzebujesz trochę mniejszych kroków, spróbuj z dwiema linijkami, też będzie ok. Na pewno nie rób czegoś takiego, że próbujesz na raz zapamiętać 10, 20, 30, 40 linijek tekstu, bo tylko przeciążysz sobie umysł i nie będzie to efektywne. Jaki jest kolejny krok? Proponuję Ci, aby do każdej linijki wypisać sobie jedno słowo kluczowe. Na razie jedno słowo kluczowe. I takim pierwszym słowem kluczowym do pierwszej linijki jest słowo zdrowie. Więc mnie ze zdrowiem kojarzy się jabłko. Wyobrażam sobie, że właśnie to zdrowie obrazuje mi jabłko, a tutaj może konkretnie jakaś postać, która je to jabłko, może jakiś kucharz, może ktoś z Twoich znajomych, kto się zdrowo odżywia. Wyobraźmy sobie, na przykład ja z kulinariami kojarzę panią Magdę Gessler, więc możemy sobie wyobrazić na przykład, że Magda Gessler je jabłko i to nam się kojarzy ze zdrowiem. Kolejnym punktem, takim słowem kluczowym w drugiej linijce jest słowo cenić, bo ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. I do słowa cenić jako obraz wyobrażam sobie worek pełen pieniędzy, pełen dolarów, właśnie z takim logiem dolara. I tutaj też możemy sobie wyobrazić właśnie, że jakaś postać robi coś z tym workiem. Być może ktoś rabuje bank. Może znasz jakiś zły charakter, który taki bank mógłby obrabować. Ja na przykład kojarzę kreskówkę Lucky Luke. Mógłbym sobie wyobrazić, że bracia Dalton właśnie z tej kreskówki napadają na bank i zabierają cenną, no bo cenić, torbę pieniędzy. I teraz kolejnym tutaj słowem kluczowym do trzeciej linijki jest słowo piękność. Ze słowem piękność kojarzy mi się księżniczka. Teraz oczywiście księżniczek w literaturze mamy od groma. I ja bym sobie wyobraził na przykład księżniczkę z gry Super Mario, może na przykład dla mnie, ale dla Ciebie to może być księżniczka z dowolnej kreskówki, którą znasz, byleby przypominała Ci o słowie piękność, więc postaraj się, żeby była faktycznie piękna. I jako czwarta linijka nam będzie reprezentowana przez słowo opisuje. To jest nasze słowo klucz w tym przypadku. A słowo opisuje jako obraz, no tutaj sobie wizualizuje kogoś, kto pisze w zeszycie. Kogoś, kto coś opisuje w zeszycie. No i w tym przypadku oczywiście znowu musimy wymyśleć sobie najlepiej jakąś konkretną, sprecyzowaną postać. Możesz sobie wyobrazić na przykład kogoś, kto w Twoim otoczeniu jest uznawany za osobę, która zawsze wszystko wie, zawsze ma wszystkie notatki i jest zawsze świetnie przygotowana. Ja sobie już taką osobę wyobraziłem, a Ty spróbuj wyobrazić sobie taką osobę z Twojego otoczenia. Może ktoś z Twojej rodziny, może ktoś z Twojej klasy, z Twojego roku studiów, z Twojej pracy. Grunt, żeby Tobie się to przyjemnie kojarzyło. I co robimy dalej? Zbudowaliśmy cztery obrazy do czterech słów kluczowych z czterech linijek. Teraz wyobraź sobie, uwaga, Twoje mieszkanie. Twoje mieszkanie. Wyobraź sobie, że właśnie masz w swojej głowie teraz, w tym momencie, Twoje mieszkanie, obraz Twojego mieszkania i w tym mieszkaniu znajdź cztery, najlepiej meble, cztery meble powiedzmy, od początku tego mieszkania i tak po kolei 1, 2, 3, 4. U mnie na przykład to może być drzwi wejściowe, później u mnie jest zlew, później może być lodówka, później kuchenka na przykład, albo jakaś szafka. Nie ma konieczności, aby był to mebel, ale miejsce musi być charakterystyczne. Może być telewizor, może być lampa, łóżko. Jest to jakby dowolne, byleby odtwarzało się fajnie w pamięci.
Następnie przy każdym z tych elementów umieszczamy obraz do stworzonego słowa kluczowego, czyli pierwsza linijka, czyli to nasze zdrowie, druga linijka cenić, trzecia piękność, czwarta opisuje. No i właśnie przy meblu pierwszym, przy elemencie pierwszym jest jabłko, czyli ta Magda Gessler u mnie będzie, która je jabłko. Przy meblu drugim wyobrażam sobie u mnie osobiście braci Dalton, którzy zabierają właśnie torbę pełną pieniędzy, czyli cenić. A później mamy piękność, czyli wyobrażam sobie przy stacji, nazwijmy to stacjami, te nasze meble, księżniczkę, tak? Czyli księżniczka, w moim przypadku księżniczka Peach z gry Super Mario, w twoim być może jakaś inna księżniczka z bajek Disneya, może z innych bajek, to już zostawiam tobie. I w czwartym tutaj, przy czwartym meblu będzie właśnie postać, która coś opisuje, która coś pisze. I teraz jakbyś tak sobie popatrzył na te wszystkie elementy, to z każdego takiego obrazu jesteś w stanie przynajmniej odtworzyć słowo kluczowe. Więc zróbmy to właśnie w tym momencie. Czyli mamy tak: zdrowie, cenić, piękność i opisuję. Ok, czyli przypominam sobie: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. To jest taka metoda tworzenia jakby kotwic takich obrazowych, powiedzmy, coś w tym stylu. I tutaj jakby widzisz teraz kolejność odtwarzania. Pamiętaj o chronologii, żeby te wszystkie miejsca w twoim mieszkaniu były chronologicznie według jakiejś kolejności ułożone. Może być przeciwna do wskazówek zegara albo zgodna. Tak by tobie to ładnie grało. No i właśnie po kolei sobie idziemy, po kolei odtwarzamy obrazy, a z obrazów odtwarzamy treść. Dodatkowo możemy wykonać jeszcze czynność, która wzmocni nam to wszystko, mianowicie możemy pozbawić każdą linijkę liter i zostawić tylko pierwsze litery każdego wyrazu. Czyli Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Po tej transformacji, o której mówiłem, zostanie nam LOMTJJZ. I robimy to po kolei z każdą linijką, na tej zasadzie, że wyciągamy pierwsze literki i jak umiemy odtworzyć bezbłędnie z LOMTJJZ, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, to jedziemy sobie do każdej kolejnej, aż doprowadzimy tekst do właśnie takiej postaci. I żeby zweryfikować, czy potrafimy tekst już odtworzyć z pamięci, wykonajmy sobie takie dwa kroki. Po pierwsze właśnie odtwórzmy cały tekst na podstawie LOMTJJZ, ICT i tak dalej. I jeżeli tak już nam wychodzi super, to wtedy w ogóle pozbądźmy się całego tekstu, zamknijmy oczy i spróbujmy wydobyć to z pamięci na podstawie obrazów umieszczonych w tym naszym mieszkaniu, do słów kluczowych oraz właśnie do tego triku, który polegał na usunięciu liter. Jeżeli nam tekst będzie już pięknie odpalał się z naszej pamięci, no to wtedy możemy być oczywiście z siebie dumni. Tekst jest zapamiętany. Dokładnie to samo wykonujemy z drugą zwrotką. Czyli w tym przypadku mielibyśmy Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ja to nazywam drugą zwrotką, oczywiście w tekście jako takiego podziału tam niekoniecznie go widzimy, ale my grupujemy sobie na zwrotki po cztery linijki i robimy dokładnie ten sam patent, czyli szukamy słów kluczowych i zamieniamy je na obrazy, a później usuwamy wszystkie literki poza pierwszymi z każdego wyrazu. Tym razem proponuję ci, żeby troszeczkę wejść na wyższy poziom budowania tych obrazów. Zbudujmy te wszystkie obrazki, ale do jakby dwóch słów kluczowych, do dwóch fraz kluczowych. Mamy na przykład Panna Święta, więc wyobraźmy sobie dla mnie. Taka Panna Święta, może reprezentować ją jakiś anioł. Anioł z aureolą reprezentuje nam Pannę Świętą, reprezentuje nam świętość, prawda, bo aureola. I teraz bronisz. Bronienie, obrona kojarzy mi się z tarczą, więc widzę anioła, który na przykład używa jakiejś tarczy. I wiem teraz wtedy, że mam frazę kluczową Panno Święta bronić, aha, czyli Panno Święta co jasnej bronisz Częstochowy. I po skonwertowaniu później na literki tylko pierwsze oczywiście też świetnie nam to wyjdzie. Jeżeli chodzi o i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy, prawda? To tutaj możemy sobie wyobrazić sos ostry, który polewamy na płot.
Możemy znowu wyobrazić sobie jakąś postać kulinarną albo jakąś postać jakiegoś celebrytę, który robi zwariowane rzeczy i właśnie oblewa tę bramę ostrym sosem. Ja na przykład bym sobie wyobraził youtubera, który prowadzi kanał Epic Cheat Meal, jeżeli dobrze kojarzę, i on właśnie często właśnie je takie ostre rzeczy, czy je duże ilości jedzenia i kojarzy mi się właśnie z takim sosem ostrym. Może robić coś takiego właśnie, że polewa ten sos na bramę. Później mamy nowogródzki ochraniacz z jego wiernym ludem. Tutaj wyobrażam sobie ten zamek, tak? Bo gród zamkowy, prawda? Czyli gród zamkowy, nowogródzki ochraniacz, tak? Więc nowogródzki ochraniarz, gród zamkowy, nowogródzki ochraniarz, gród zamkowy to mi się kojarzy z tym zamkiem, natomiast ochraniarz z mieczem. Więc wyobrażam sobie kogoś, kto może ochraniać, jakiś ochroniarz, może jakaś postać z gry, jakiś sławny aktor, który właśnie ochrania. Ja sobie wyobrażam na przykład Gladiatora, był taki film kiedyś, więc wyobrażam sobie takiego Gladiatora, który właśnie stoi przy tym grodzie zamkowym i używa jakiegoś miecza, aby ochronić go przed najeźdźcami. Jeżeli chodzi o jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, no to wyobrażam sobie dziecko, które jest cudowne, więc jakby tutaj przypomnę sobie z tej frazy, że jest dziecko i jest właśnie cud, czyli właściwie cudem. Mamy zatem taką postać małego dzidziusia, który świeci jakąś taką magiczną wiązką świateł, bo jest to cudowne dziecko, prawda? Wobec czego mamy cudowne, świecące dziecko. I po raz kolejny umieszczamy sobie te obrazy umieszczamy sobie wszystkie cztery w naszym mieszkaniu, ale przy kolejnych meblach, czyli jak mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery do pierwszych czterech linijek, tak teraz mamy 5, 6, 7, 8 i tam umieszczamy sobie tego anioła z aureolą starczą, tego naszego youtubera, który polewa sosem ostrym bramę, gladiatora, który broni zamku mieczami, no i dziecko, które świeci, bo jest po prostu cudowne, tak? I mamy właśnie kolejne stacje. Może to być kolejny pokój, ale niekoniecznie. Jak się nam jeszcze kolejne elementy kotują w Twojej przestrzeni dotychczasowej, też będzie super. I teraz znowu spróbujmy sobie z samych obrazów odtworzyć chociażby słowa kluczowe. Więc jest Panna Święta, bronić, ostrej bramie, gród zamkowy, ochraniasz, dziecko cudem. Dobrze, więc teraz sobie przypominam, że Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy, nowogródzki ukraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Ta sama procedura w przypadku całego tekstu, czyli staramy się właśnie zakończyć tym akcentem, że usuwamy wszystkie litery poza pierwszymi, i w momencie, gdy jesteśmy w stanie odtworzyć sobie samych literek i z samego przypominania sobie obrazów do słów kluczowych, usuwamy zupełnie tekst, operujemy tylko swoją pamięcią i sprawdzamy, czy wszystko zostało zapamiętane. Pamiętaj, że jeżeli masz problem z czterema linijkami, to warto spróbować z dwiema, bo wtedy będzie Ci dużo prościej, nie będzie to dla Ciebie takie męczące. Zdarza się, że taka mała zmiana już może spowodować, że tekst będzie przez Ciebie dużo lepiej zapamiętany. Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło i czy masz być może potrzebę na zastosowanie metod pamięciowych w innym przypadku. Jestem do Twojej dyspozycji. Cześć!